Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wczoraj żeśmy sobie zobaczyli troszkę alogiczności, braku logiki w tym, co głosi pastor Lewandowski w jednym kazaniu. Tak? Nie ma ludzkiej cząstki w zbawieniu. Bóg przeznacza, a słuchaliśmy, że trzeba szukać, że trzeba szukać odpowiedniego zboru, przyjąć, wierzyć tak jak Chrystus nakazuje, nie, bo inna wiara nie prowadzi do zbawienia. No to ja mam przyjmować prawdziwą wiarę, ja mam szukać prawdziwego zboru, czy po prostu szukanie zakłada, że człowiek ma wolę, tak, wybiera. Tak? Natomiast tu pastor Lewandowski głosi, że ten ludzki czynnik nie jest konieczny do zbawienia. No to jak Bóg mnie wybiera, prawda, predestynuje do zbawienia, to znaczy, że to od razu powinien mi dać prawdziwą wiarę, od razu powinien mnie pokierować do prawdziwego kościoła, nie, że ja muszę się gdzieś plątać po sektach, nie? Poza tym sama ta koncepcja, że trzeba szukać zboru, nie jest biblijna. Nigdzie w Piśmie Świętym, ani Chrystus, ani apostołowie nie głoszą, że o, słuchaj, nawrócisz się, to teraz se polataj po wszystkich sektach, idź do pastora Węgrzyka, Lewandowskiego, Chojeckiego, prawda, Cyrylasa, jak tam nie znajdziesz prawdy, to idź do Kurylasa, jak ci się tam nie spodoba, słuchaj, załóż sobie swój kościół. To jest protestantyzm. Ale to nie jest Słowo Boże, to nie jest nauka Chrystusa, to nie jest nauka apostołów, żeby latać po sektach. Moi drodzy, wrócimy sobie dalej do tego skazania. Tam żeśmy sobie zaczęli trochę Eucharystii, żeśmy sobie powiedzieli, to teraz sobie pociągniemy dalej ten wątek. No i zobaczymy sobie tu pewne rzeczy. Kazy. Jest niewinny w odniesieniu do ludzi. To jest mniej więcej tego, cośmy tam skończyli odnośnie Eucharystii. Bo nie ma w nim zła. Jest nieskalany w odniesieniu do samego siebie, bo jest wolny od wszelkiej nieczystości. Po czwarte, jest odłączony od grzeszników, ponieważ nie posiada natury, która mogłaby doprowadzić go do grzechu. I po piąte, jest wywyższony nad niebiosa, ponieważ swoim ziemskim życiem w ciele ludzkim zwyciężył świat. Te pięć ważnych prawd o Jezusie. I my musimy być w Nim, żeby być zbawionym, żeby zwyciężyć świat. Dzięki wierze jesteśmy w Chrystusie, tak? I dzięki wierze, która zakorzenia nas w Chrystusie, też możemy i musimy zwyciężyć, żeby być w niebie. Się prowadzi do prostego wniosku. Jakiego? Tylko ofiara złożona przez tak doskonałego arcykapłana w tych pięciu sprawach ma w sobie taką moc, by jej nie powtarzać. Ofiara, którą złożył doskonały Baranek Boży, jest niepowtarzalna. Dlatego nie wolno nawet jej powtarzać. A gdzie to jest napisane, że jest niepowtarzalna? Ja wiem, będzie tutaj zaraz czytał pastor Hebrajczyków, tak? Tylko, że tam jest napisane, że jest złożona raz na zawsze. I Kościół Rzymskokatolicki też głosi, że ofiara Chrystusa została złożona raz na zawsze. Uobecnienie. Tak. I w katechizmie Kościoła Katolickiego jasno jest napisane, że to, co Chrystus dokonał w Wieczerniku i to, co jest na Golgocie i to, co jest na ołtarzu, to jest to samo. A więc Chrystus, Kościół nie powtarza ofiary Chrystusa, że Chrystus za każdym razem umiera. Tylko ta jedna śmierć, która się dokonała, się uobecnia. Eucharystia jest wejściem w boską czasoprzestrzeń, albo inaczej jest wyjściem z ludzkiej czasoprzestrzeni. I albo się cofamy do Kalwarii, albo Kalwaria uobecnia się na ołtarzu. Nie istnieje tych 2000 lat. Nie istnieje, bo dla Boga nie istnieje czas. Eucharystia jest właśnie wyjściem poza obóz, by dzielić z Nim Jego urągania. Nikt tutaj z protestantów nie potrafi mi wyjaśnić, dlaczego w liście do Hebrajczyków jest napisane w czasie teraźniejszym: wyjdźmy do Niego poza obóz, do Chrystusa, który cierpi, dzieląc z Nim Jego urąganie. Dlaczego w czasie teraźniejszym to pisze? Dlaczego tam nie pisze, słuchajcie, pomyślmy sobie, popamiętajmy sobie o tym, co Chrystus zrobił, tylko wyjdźmy do Niego, dzieląc z Nim Jego urągania.
Święty Paweł w liście do Filipian pisze o udziale w jego cierpieniach. Jak może brać udział w cierpieniach święty Paweł 40 lat po śmierci Chrystusa? Dlaczego Rzymian 8:17 mówi o współcierpieniu z Chrystusem? Jeżeli, jak możemy współcierpieć z kimś, kto nie cierpi? No, proste pytanie. Jak mogę współcierpieć? No to zaśmy sobie zadali, ale protestantystom, jak mogę współcierpieć z robotnikami z Gdańska, jak 3/4 z nich już pewnie nie żyje, a reszta sobie smacznie skrobi emeryturkę i już w bamboszkach chodzi, bo nie cierpią z tego powodu, tak? Że jak ich tam 30 lat temu pałowali w Gdańsku. Ja sobie mogę pomyśleć o tym, że ich pałowali, tak? Oddać im cześć, że cierpieli za ojczyznę, ale współcierpieć z nimi? No to to właśnie, widzicie tutaj brak zazębienia się tego, co głosi protestantyzm ze Słowem Bożym, które jest boskie, a nie ludzkie, ale protestantyzm jest ludzki i nie rozumie boskiego słowa. Ponieważ wszystko, co miało się dokonać dla Bożych dzieci, zostało dokonane przez Niego na Golgocie. Tak. I Chrystus zmartwychwstał. Tylko zostawił nam to. To jest 10:9 Hebrajczyków. Usunął jedną ofiarę, a ustanowił inną. To jeszcze raz sobie przeczytajmy. Ten fragment, którego żaden protestant do tej pory udaje, że go nie ma. Żaden go nie skomentował. Udaję po prostu, że tego fragmentu w Słowie Bożym nie ma, ale jednak jest. Ku waszej udręce, ku waszym spazmom w nocy. To jest właśnie 13:10. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ołtarz to jest ofiara. Nie ma ołtarza tam, gdzie nie ma ofiary. Tak, a więc już określenie mamy ołtarz wprowadza nas, że jest ofiara. Ofiara, z której nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi, tak? Czyli nieochrzczeni Żydzi, tak? Ołtarz. I teraz zobaczmy, jest mowa o ołtarzu i bezpośrednio wejście w ofiarę temat ofiary. Ciała bowiem, to jest 13:11, ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem, tak? 12. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. 13. Również i my wyjdźmy do Niego. Zobaczmy, jest czas przeszły. W 12, tak, uświęcić lud swój, poniósł, czas przeszły dokonany, mękę poza miastem, poniósł, koniec, skończyło się, poniósł ją, zmartwychwstał, jest w niebie. I teraz wiersz 13, również i my pamiętajmy o tym, że poniósł mękę, nie, również i my wyjdźmy do Niego poza obóz. No to jak można wyjść do Chrystusa poza obóz, skoro Chrystus cierpiał poza obozem 30 lat wcześniej? Wyjdźmy do Niego, dzieląc z Nim Jego urągania. Jak można dzielić urągania z Chrystusem poza obozem, jak On to zrobił 30 lat wcześniej z perspektywy czasowej listu do Hebrajczyków? Już siedzi w niebie. Widzicie tutaj tajemnica Eucharystii, jest ołtarz, jest ofiara. Wyjście poza obóz. Dotykamy, dzielimy urągania z Chrystusem, współcierpienie, uczestnictwo w Jego cierpieniu. To jest Eucharystia. Ona się dokonała, ofiara, ale czyli jest skończona, Chrystus nie umiera drugi raz, ale tą ofiarę zostawił nam jako pamiątkę, a nie zostawił nam pamiątkę, słuchaj, ta popamiętaj ta se, że ja 2000 lat temu umarł. Nie. No i kto, jaki protestant mi tutaj coś odpowie merytorycznie? Mamy ołtarz, tam gdzie jest ołtarz, jest ofiara i na tym ołtarzu, który mamy, dokonuje się ofiara Chrystusa, dokonuje się to Jego udręka poza obozem.
Czyli uczestnictwo w Eucharystii jest właśnie uczestnictwem w udrękach Chrystusa poza obozem. W pierwszym wieku. Dlatego Wieczerza Pańska to jest co? Pamiątka. Wieczerza Pańska to jest ofiara. Drugi rozdział Księgi Kapłańskiej, bo to już o tym żeśmy sobie mówili, ale w kwestii przypomnienia, w ramach przypomnienia i też widzę, że czasami, że pojawiało się trochę nowych słuchaczy, to trzeba sobie pokazać te rzeczy, pokazać to niezrozumienie kompletne Słowa Bożego. Księga Kapłańska, rozdział przepraszam, to jest drugi. Gdzieś mi tutaj uciekło, gdzie ofiara właśnie jest pokazana, że ofiara jest pamiątką. No to jest z Księgi Kapłańskiej. W tej chwili mi tutaj uciekło. Można go sobie znaleźć. To jest drugi i szósty rozdział. Tylko gdzieś mi tutaj... O, to jest drugi rozdział. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkimi kadzidłami i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę. Jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. Tak? Zobaczcie, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. A co pisze święty Paweł o ofierze Chrystusa w liście do Efezjan, rozdział 5? No to właśnie to trzeba sobie przeczytać, żeby zobaczyć koniugację między myślą apostolską z Nowego Testamentu, która wypływa ze Starego Testamentu. Tak, 5:2 Efezjan. I postępujcie drogą miłości, bo Chrystus was umiłował i samego siebie wydał jako na nas, wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Widać tutaj zbieżność myśli. Ofiara Chrystusa jako miła woń Bogu i tutaj w Księdze Kapłańskiej, prawda, miła woń. Widać to? Miła woń dla Pana i Chrystus wydał się jako wdzięczna wonność Bogu. Jedno i drugie jest w kontekście ofiary. A więc ofiara Chrystusa jako wdzięczna woń Bogu jest pamiątką i pamiątka jest ofiarą, a nie pamiątka, popamiętajcie sobie. No to mówimy o tym 10 raz. Ale dlatego, że ten temat Eucharystii powtarza się, to trzeba powtarzać też kontrę, odpowiedź. Pamiątka, a nie jedzenie Chrystusa. Kto spożywa ciało moje, ma życie wieczne. Kto mnie spożywa, a więc jedzenie Chrystusa, 6 rozdział. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. A kto mnie spożywa, to nie znaczy, że kto wierzy we mnie. Chrystus mówiąc, kto mnie spożywa, kto spożywa ciało Syna Człowieczego, nie ma na myśli, że kto mnie tak spożywa, że mnie nie spożywa, tylko że kto sobie tam o mnie pomyśli. Chrystus mówiąc, kto mnie spożywa, nie ma na myśli, kto będzie pamiętał o mojej męce, tylko kto mnie spożywa, to ma na myśli spożywanie Jego. Bo to jest prawdziwy pokarm. To dla protestantów spożywanie Syna Człowieczego jest wszystkim innym, byleby nie spożywaniem Syna Człowieczego. Widać tutaj tą otwartą sprzeczność między chrystusową nauką, a tym, co głosi pastor Lewandowski. Nie, Eucharystia nie jest spożywaniem Chrystusa. Kto mnie spożywa? Kto spożywa ciało Syna Człowieczego? Prościej się nie da. Nie, no tak, no trzeba spożywać ciało Syna Człowieczego, czyli pamiętać o tym, że umarł za nas. O, no trzeba spożywać ciało Syna Człowieczego, no uwierzyć, klepnąć tą formułkę, Jezu ratuj, zbaw mnie i aleluja, nie? O.
niespożywanie, nieściąganie na ołtarze, mordowanie go znowu, Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Ja jestem chleb, który z nieba stępuje. A więc on stępuje z nieba na głos kapłana. Sam się tak definiuje. Ja jestem chlebem, który z nieba stępuje. Tak? Zwróćmy sobie tutaj uwagę. Moi drodzy, czasami jak się czyta Słowo Boże, to trzeba uważać nawet na przecinki. To stary trik Jehowych, nie? Że zaprawdę powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Zaprawdę powiadam ci, przecinek, dziś będziesz ze mną w raju, nie? Trzeba uważać na takie, można by się pokusić na powiedzenie detali, ale właśnie, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, tak? I właśnie prawda analogicznie tkwi w szczegółach. Zrozumienie głębi prawdy tkwi właśnie w szczegółach, w pewnych drobiazgach, które nie są tu bez kozery, które nie są tutaj od czapy, które nie są tutaj w wyniku Bożej pomyłki, niedopowiedzenia, niedomówienia albo jakiegoś przejęzyczenia się, prawda? Nie, one są w sposób boski, odwieczny, doskonale przemyślane i nam przekazane zgodnie z Bożym zamysłem. Gdzie Chrystus mówi, to jest chleb, który, uwaga, z nieba stępuje. Jaki czas? Teraźniejszy, ciągły, stępuje. A więc jest to Chrystus mówi, że on jest chlebem, który zstąpił, bo stał przez nimi, tak? Zstąpił z nieba, ale też mówi, że jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Chleb stępuje z nieba. To jak? To Chrystus, kiedy to mówił, to on w tym momencie stępował z nieba? Nie. Czas teraźniejszy, ciągły. 2000 lat temu to powiedział, dzisiaj jest też tym chlebem, który z nieba zstępuje. Rozumiecie, dostrzegacie tutaj to? I zstępuje dzisiaj i będzie zstępował, tak. Jeżeli on już zstąpił, poszedł do nieba i go nie ma, to czytając to znaczy, że to jest pomyłka. No wstępuje chleb. No gdzie on wstępuje? No proszę bardzo, ja mam 200 metrów od siebie kościół świętego Karola Boromeusza i 600 metrów świętej Konstancji. Wstępuje tu codziennie. W tych dwóch kościołach w promieniu 200-500 metrów czy 600. I wy jak czytacie, to wstępuje w najbliższym kościele, który jest u was. A u sekciarzy? Dobrze, moi kochani, zakończmy sobie, żeby nie przedłużać, prawda? Ale no, te rzeczy trzeba pokazywać palcem. Tu kłamie protestantyzm. I wyraźnie to można skonfrontować ze Słowem Bożym. No, nie macie, jedzcie. To jest, wiecie co, to zakrawa na okultyzm. Tak. Tak. Bierzcie ciało moje. Tak więc Chrystus w Wieczerniku uskuteczniał okultyzm. Pozdrawiam.